Dzisiaj rozmawiamy o chorobach przenoszonych przez seks oralny. Oto pytanie jednej z forumowiczek. Mój mężczyzna zaraz po oralnych pieszczotach lubi mnie całować. Ja niestety nie mogę się przemóc. Zastanawiam się, czy pocałunki zaraz po kontakcie oralnym są niebezpieczne dla zdrowia lub po prostu niehigieniczne. Wiesz co, tu też nie jest żadną tajemnicą, że w płynach i z jednej strony i z drugiej strony od kobiety i mężczyzn jest dużo białka. To białko z czasem potrafi się rozkładać, jeśli się rozkłada, to zaczyna brzydko pachnieć i tak dalej, i tak dalej. Więc higiena po takim kontakcie no jest oczywista. No. Tak, to robimy normalnie, jakaś higiena jamy ustnej czy po prostu prysznic. A nie należy z tym przesadzać, tak jak mówiliśmy przed chwilą. I na pewno no, nie należy stosować jakichś dragońskich tutaj metod. Z tego co wiem, to nie ma jakichś takich specjalnych płynów, które służą do dezynfekcji, higieny jamy ustnej po seksie oralnym. Ja nic o czymś takim nie wiem. Ale co, to ty polecasz, można się całować po seksie oralnym? Jeśli dwie osoby stwierdzą, że to jest fajne, to buduje ich podniecenie i relacje, to jak najbardziej. Daniel, bardzo ci dziękuję za rozmowę. A was zachęcam do pisania na nasz kontakt mailowy dobryseks@agora.pl. Cześć!